W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wymienić pastę termoprzewodzącą w laptopie Asus K50C. Serdecznie zapraszam. Dobra, zabierajmy się do pracy. Na samym początku oczywiście odpinamy sobie zasilanie od naszego komputera, odpinamy kabel zasilający. Następnie oczywiście musimy wyjąć baterię. W tym celu, w tym modelu to jest Asus K50C. Na początku klapka. Następnie tutaj dwa zabezpieczenia. Pociągamy do siebie i wyciągamy baterię. Wkładamy sobie to na bok, nie będzie nam już potrzebne. I następnie oczywiście śrubokręt i przystępujemy do rozkręcenia każdych śrubek tutaj po bokach. Oraz tu są jeszcze dwie umieszczone. Wszystko sobie za chwilkę zobaczycie. Teraz podkręcenie wszystkich śrubek. W sumie zauważyłem, że odkręciłem te tutaj niepotrzebnie. Wystarczy odkręcić tylko tą oraz te. I to wszystko ładnie nam się tutaj zsuwa. Także tamto nie było w ogóle potrzeby odkręcania tych śrubek. No ale skoro już odkręciłem, no to cóż. Jak widzicie, to specjalnej tragedii nie ma. Dużo kurzu nie ma. No ale z racji, że już tutaj to robię ten komputer, to przy okazji go po prostu wyczyszczę. Tutaj mamy całe nasze chłodzonko. Oczywiście miejsce, w którym znajduje się procesor. Będziemy sobie za chwilę wymontowywać i wymieniać pastę termoprzewodzącą. Delikatna warstwa kurzu się tutaj nazbierała, ale specjalnej tragedii nie ma. Ja sobie zaraz to wszystko przetrę, zamontujemy to z powrotem, wymienimy pasę termoprzewodzącą. Z tego co widzę, termopad jest tutaj w dobrym stanie, także nie będziemy go w ogóle dotykać. Dobra, całość już w miarę przeczyściłem. Teraz weźmiemy sobie alkohol izopropylowy oraz jakąś tam papier. Przetrzemy sobie rdzeń procesora oraz radiator, po czym założymy nową pastę termoprzewodzącą i to wszystko złożymy w całość. My wkładamy sobie teraz nową pastę termoprzewodzącą. Pamiętajcie, by nie przesadzić. Tym bardziej, że tutaj nie mamy już IHS-a, mamy sam rdzeń, także nie za dużo tej pasty. Malutka ilość, naprawdę. Będzie nam tu tylko potrzebna. Coś takiego w zupełności wystarczy. No i zakładamy nasze chłodzenie z powrotem. Pamiętajcie, by śrubki przykręcać sobie po przekątnych, tak by pasta mogło jak najrównomierniej się rozprowadzić po rdzeniu. Najpierw sobie załapujemy delikatnie każdą ze śrubek, a potem przykręcamy je na krzyż.
pamiętajcie, by nie przesadzić. Nikt się z tym nie będzie siłował. Chodzi o to, żeby po prostu było stabilnie. No i oczywiście zakładamy sobie nasz wentylator. Tyle. Można powiedzieć, że praca skończona. Wystarczy raz założyć sobie naszą obudowę. Odpowiednio oczywiście orientując. Odpowiednio ją sobie układamy. Oraz przesuwamy do przodu, tak by się wsunęła. Czego zrobić nie chcę. Przykręcamy śrubki w analogiczny sposób, w taki sam sposób, jak je odkręcaliśmy. To już tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam Was na kolejne filmy. Na razie, cześć.